na już ostatnim omówieniu grup Euro 2024 i jak widzicie, ja to obawiam od razu po zakończeniu grupy E, bo stwierdziłem, że no teraz sam czas, to sobie to szybko jeszcze nagram. Ostatnia grupa, grupa F. No i co? Lecimy po kolei. Zacznę chyba od najlepszej ekipy w całym turnieju i jednej z najlepszych, prawdopodobnie najlepszą w tej grupie, czyli z Portugalią, która aktualnie zajmuje 6 miejsce w rankingu FIFA. Jest warta 1,06 miliarda. Ich aktualnym trenerem jest od 2023 Roberto Martinez. I dobra, patrzymy na Portugalię. Przed Euro teraz mieli dwa mecze w czerwcu. Przegrany ze Słowenią 2-0, co ciekawe, i wygrana ze Szwecją 5-2. I gola strzelali po kolei Leo Nunes, Bruno Fernandes, Bruno i Gonzalo Ramos. Dodatkowo trzy mecze widzę przed Euro jeszcze, czyli Finlandia, Chorwacja i Irlandia. I raczej wszystkie trzy będą ładnie ograne przez tą reprezentację. Jakbyśmy popatrzyli na skład, no to oczywiście jest Ronaldo, ale tak po kolei. Tutaj jest cała masa gwiazd. Jest Diogo Costa, bardzo dobry bramkarz, który powinien po tym Euro znaleźć lepszy klub. Diaz, Nuno Mendes, Cancelo, Palinha, Neves, Vitinha, Bruno Silva, Bruno Fernandes, co gadam, Bernardo Silva, Leo, João Félix, Jota i Gonzalo Ramos. Cała masa świetnych zawodników. Jest to naprawdę reprezentacja, która jest jednym z faworytów tego Euro. Natomiast ja upatruję ich szans do ćwierćfinału. Bo uważam, że są reprezentacje, które w tym momencie mają troszeczkę więcej do zaoferowania niż taka Portugalia. Ale oczywiście wiadomo, Cristiano Ronaldo i spółka zawsze potężni są. Ostatnie turnieje to tak, w Rosji bodajże w 1/8 odpadli. Jeżeli dobrze pamiętam, bo nie do końca teraz kojarzę, ale wydaje mi się, że w 1/8 odpadli. W Katarze odpadli w ćwierćfinale dopiero z Maroko. Euro 2020 odpadli chyba w 1/8 z Belgią. A Euro 2016 byli mistrzami, dodatkowo wygrali pierwszą edycję Ligi Narodów. I co? I trzeba tak to powiedzieć, że to jest dobra reprezentacja, solidna. Na pewno będzie walczyła o to. Ale sam osobiście nie jestem przekonany co do nich, ale naprawdę fajnie. I tutaj też warto zaznaczyć, jak ludzie się jarają, że oni mieli chyba komplet zwycięstwa, ale umówmy się, oni mieli w tej grupie po kolei Liechtenstein, Luksemburg, Bośnię, Islandię i Słowację. Nie wygrywać z takimi reprezentacjami to byłby, powiem szczerze, wstyd. Oczywiście przegrana ze Słowenią to jest coś innego, ale umówmy się, że no pierwsze miejsce Portugalii jest absolutnie pewne i nie zamierzamy się, nikt nie powinien mieć nic zresztego, jeżeli chodzi o tą grupę. To teraz reprezentacja, która gra z nami w eliminacjach, czyli są tu Czesi, którzy są aktualnie 36 w rankingu FIFA i są właśnie 146,65 miliona euro. Ich aktualnym trenerem jest od stycznia Ivan Hasek. I co, aktualnie Czechy miały dwa mecze, wygraną z Norwegią i wygraną z Armenią. Z Norwegią strzelali Dawid Zimo oraz Antonin Barak, a z Armenią strzelali Radisław Krejci oraz Tomasz Chory. Dodatkowo dwa mecze przed Euro, czyli Malta oraz Macedonia Północna, raczej nie powinno być problemu dla reprezentacji Czech. Ostatnie turnieje Czechów to było dobre Euro 2024, podczas którego dostali do ćwierćfinału. Później mieli, nie pamiętam, kiedy dostali raz zagrali na Mundialu, ale to był chyba też 2010 rok. Euro 2016 z tego spotkania wyszli z grupy. I to jest taka sprawa. No jakbyśmy patrzyli na skład, jest Matej Kowar, jest Dawid Jurasiek, jest Tomasz Sołczek z West Hamu. Są piłkarze świetnego w tym sezonie Bayern Leverkusen, czyli Adam Chlozek i Patryk Sik. Piłkarze Ligi Czeskiej jest Antonin Barak, jest Sadilek.
No taka bym powiedział solidna ekipa, która no potrafiła nas pokonać w meczach eliminacyjnych. I co tu można powiedzieć? No raczej oni są, uważam, faworytem do wyjścia z grupy, raczej na pozostałe reprezentacje. Ale czy pójdą coś dalej, co się będzie dalej z nimi działo? Uważam, że absolutnie nie, bo mają na to za mało, powiedzmy, lepszych zawodników. Są po prostu reprezentacje, które bardziej się nadają do, że tak powiem, pójścia dalej niż Czesi. Teraz reprezentacja, z którą osobiście mam dość duży problem, a mianowicie Turcja. I dlaczego mam z nimi problem? Ostatnie wielkie turnieje Turcji to było tak, Euro 2016, gdzie nie wyszli z grupy. I później Euro 2020, gdzie niby mieli być czarnym koniem, a nie wyszli z tej grupy. I dodatkowo byli czwarci, byli najgorszą ekipą w ogóle na tym turnieju. Więc no, w tym roku raczej nie donosi się na to, żebym na Turcję postawił tak samo jak na teraz, więc jest po prostu nie. Turcja. Aktualnie 40 w rankingu FIFA, warta 303,45 miliona euro. A ich trenerem jest Vincenzo Montella od 2023, znany z prowadzenia między innymi kiedyś Milanu itp. itd. Przed meczem, przed Euro, Turcja ma dwa mecze towarzyskie z Włochami, który raczej, no powiedzmy sobie szczerze, będzie dla Turcji nie trudny. No i z Polską, który będzie wyrównany, ale zobaczymy jak to wyjdzie. Teraz mieli dwa mecze towarzyskie jeszcze i oba przegrane z Węgrami. Pogodu Szoboszloja. No i zawsze 6-1 dla Turcji, wtedy jeszcze Calhanoglu. Ale to Austria zagrała wtedy koncert. No i biorąc pod uwagę to, co się działo na ostatnich turniejach, ja nie widzę tej Turcji po prostu teraz. Już nikt mnie nie przekona, że oni wyjdą z tej grupy. Mogą być trzeci, ale naprawdę nikt mnie nie przekona, że oni będą czuć dalej. Oczywiście z gwiazd mamy tutaj tego Ardegelera, jest Koktsu, bardzo dobry pomocnik, jest Üskan z Borussii, jest Kenan Yıldız, czyli młody napastnik Juventusu. Jest Ünal z Bournemouth, jest generalnie cała masa piłkarzy ligi tureckiej, z Galaty, z Fener. Jest piłkarz Romy, jest piłkarz Interu też, Calhanoglu z takich bardziej znanych. No ale nikt nie przekona, że ta Tursa wyjdzie gdzieś dalej poza grupę i no mimo iż bym chciał, no to nie mogę w to wierzyć jakoś już. Ta Tursja, nie. Ta Turcja za bardzo mnie zawodzi, jak to mnie, mimo iż bardzo ich lubię, ale no, wiecie jaka jest sytuacja, albo potrafisz grać i wychodzisz, albo nie wychodzisz i tyle. No i teraz reprezentacja, która będzie debiutowała na tych eliminacjach, na tych mistrzostwach, czyli Gruzja. Zajmuje 75. miejsce w rankingu FIFA, jest warta 156 i 90 miliona euro. Ekstenerem jest Willisa Gol od 2021 i ma kontrakt do końca 2024 roku. Gruzja to jest jedna z niespodzianek grająca w grupie z Hiszpanią, między innymi i Szkocją. Zajęła podaje czwarte miejsce, ale tam ładno im poszło ta Liga Narodów, dlatego zagrali. Ja osobiście będę im kibicował głównie dlatego właśnie, że oni są debiutantami, no i uważam, że mają naprawdę fajny skład. Też awansowali z baraży. Najpierw łatwo Luksemburg, przeszli 2-0 i później w karnych pokonali Greków 4-2. Przed Euro mają mecz z Czarnogórą, który nie powinien być dla nich jakoś nie wiadomo jaki potężny. No i później mają pierwszy mecz z Turcją właśnie. I sama Gruzja, no bardzo chciałbym, żeby wyszła z tej grupy z trzeciego miejsca, żeby zajęła miejsce tej Turcji i pokazała jak się gra w piłkę, bo naprawdę oni teraz mają naprawdę fajnych zawodników. Bo jest Mikał Tadze, jest przede wszystkim ten Kwicza Kwaratskhelia, który mam nadzieję, że no pokaże się z dobrej strony. No jest piłkarz Lecha, na przykład Nika Kwelli, jest Otar Kabackę. No, są piłkarze Ligi Ukraińskiej, są piłkarze Ligi Rumuńskiej. Jest też Giorgio Mamardaszwili, bardzo dobry bramkarz Walencji.
No ta Gruzja naprawdę uważam ma szansę, żeby mieć to trzecie miejsce w tej grupie, którego bym sobie chciał. No i uważam, że powinni zająć to trzecie miejsce. No i powiedzmy wśród tych czwórek reprezentacji, tej czwórki reprezentacji, która przyjdzie dalej wyjść i pokazać się naprawdę z drugiej strony, bo choćby taki Kwaratskhelia, no to zasługuje, uważam. No i co? To byłoby tyle. Całość tego wszystkiego wygląda tak, że no pierwsza będzie Portugalia, drugie Czechy, trzecia Gruzja i czwarta Turcja. I to byłoby chyba tyle, jeżeli chodzi o tą serię omawiania grup. Zobaczcie jeszcze, kiedy te filmy powstawią, ale to jest taka inna kwestia. I co? Dzięki za wysłuchanie, za obejrzenie. Do zobaczenia. Elo.